dawno, dawno temu. Może tydzień, a może miesiąc, a może jeszcze kiedy indziej. Za górami, za lasami, a może blisko ciebie, żyła sobie piękna, dobra i mądra królowa. Żyła, zajmowała się całym królestwem, troszczyła, opiekowała się. Służyła też radą i pomocą innym królom i królowym, a także nade wszystko królewiczom i królewnom, bo bardzo kochała dzieci. Królowa dbała, by w jej królestwie zawsze był porządek, żeby było dużo dobrego jedzenia, by mieszkańcy, ale też odwiedzający byli zadowoleni, pełni sił do pracy, radości z życia w tym pięknym kraju. I sprawy szły powoli po swojemu, dzień po dniu, rok za rokiem. I tak było dobrze. Królowa oprócz wszystkiego dbała też o swój zamek, swój piękny, ciepły, przyjazny pałac, który był domem zarówno dla niej, jak i dla jej bliskich. Ale były takie rejony w pałacu, gdzie zarówno ona, jak i inni dworzanie czy członkowie rodziny królewskiej, nawet król, nie zaglądali za często. Aż któregoś dnia postanowiła zrobić przegląd również tych mniej uczęszczanych pomieszczeń, miejsc, zakamarków. Zatrudniła do tego specjalną ekipę. Rozważała może nawet jakiś mały remont, jakieś odświeżenie. I któregoś zwyczajnego dnia ekipa zaczęła swoją pracę. Królowa smacznie jeszcze sobie spała, kiedy ekipa odkryła w jednym z tych zakamarków, w tylnym pawilonie, coś dziwnego. Jakąś budowlaną samowolę, nie dość, że brzydkiego, to jeszcze zagrażającego zwarciem elektrycznym, zalęgnięciem się myszy. Królowa najpierw się zdziwiła. Nie zatrudniała tych ludzi, żeby mieć jakiś kłopot, tylko by uporządkować te pomieszczenia, w których dawno nie była, wprowadzić ład i to bez większego zajmowania się tym. A potem przestraszyła, że coś zaniedbała. Coś, co może być nieprzyjemne dla całego pałacu. Potem też poczuła wstyd, jak to ona, taka dobra, mądra gospodyni, mogła do tego dopuścić. A potem lęk. Czy uda się przywrócić porządek? Główny doradca od spraw remontu i jego pomocnicy uspokajali ją. Mówili: Wasza wysokość, sytuacja jest poważna, ale damy radę. Nie stanie się to tak szybko, jak wszyscy myśleliśmy początkowo, ale wszystko zaplanujemy, krok po kroku. I tak się stało. Najpierw to, co w pałacu się pojawiło, zostało zbadane dokładnie. Za pomocą promieni rentgenowskich, noktowizorów, pomiarów i innych działań. Potem odbyła się narada i ustalono plan działania. Królowo, nasza najukochańsza, zaczął wtedy jeden z doradców. Mamy taki plan, żeby najpierw za pomocą promieni laserowych sterowanych z sąsiednich pomieszczeń znacząco zmniejszyć narosłą samowolę. Planujemy też skierować je na łąkę otaczającą pawilon, by myszy nie przeniosły się tam. Chcemy cię uspokoić, królowo, że te urządzenia są bardzo bezpieczne i szybko pomogą i tobie, i nam zaprowadzić ład w tym miejscu. Królowa już chciała z ulgą skinąć głową i udać się do swoich ważnych królewskich spraw, ale doradca zatrzymał ją i powiedział: O pani, niezbędny jest twój osobisty udział w tym przedsięwzięciu. Chcielibyśmy cię prosić, byś wydała rozkazy swoim poddanym, by na czas pracy naszych urządzeń nie przebywali w tamtych rejonach.
by zaś ci, którzy z różnych powodów będą musieli być w pobliżu, wkładali na siebie specjalne ochronne stroje. Trzeba też codziennie przed akcją podnosić poziom wody w fosie, która przebiega obok pawilonu. Zwiększy to nasz spokój, że nikt niepożądany, żaden ciekawski w bliskim sąsiedztwie w czasie akcji się nie pojawi. A co z bezpieczeństwem innych budynków, które stoją nieopodal tylnego pawilonu? Zapytała królowa. Wiecie, jakie są cenne, jakie są dla mnie ważne. Jak ważne są dla całego pałacu, całego królestwa. Tak, pani, wiemy, ale wiemy też, że są w dobrym stanie, że mają mocne mury i będziemy bardzo uważać. A w niektórych też miejscach pozawieszamy ochronne zasłony. I królowa się zgodziła. Wiedziała, że to pierwszy z trzech etapów renowacji zamku, że jest konieczny, że nie wyobraża sobie życia gdzie indziej i że zrobi wszystko, co w jej mocy, by dobrze wyremontować zamek. I że ma wielu przyjaciół, wielu bliskich, na których pomoc może w tym liczyć. I że ma świetną ekipę remontową. Akcja z użyciem promieni laserowych miała zacząć się we wtorek. Do tego czasu, codziennie wieczorem i rano, królowa chodziła po całym zamku, a zwłaszcza w okolicach tylnego pawilonu. Dotykała dłońmi mocnych murów otaczających budynków, głaskała je i szeptała swoje zaklęcia. Zaklęcia tylko jej znane, zaklęcia pełne mocy, spokoju i miłości. Wiedziała, że one będą chronić mury równie mocno, jak ochronne zasłony. Czasem się bała. Czasem czuła słabość. Ale potem, nie wiadomo skąd i jak, wlewała się w nią siła. Od czasu rozpoczęcia remontu królowa rzadko nosiła jedwabne stroje. Raczej wygodne, bawełniane, luźne. Ale w niektórych momentach, zwłaszcza w tych momentach czucia siły, czuła tak, jakby nosiła na sobie zbroję rycerki. Może wtedy przypominała jej się postać babki. A może o sobie, o wielu trudnych momentach w swoim życiu. Jak to w życiu? O tych momentach, które przetrwała, przeżyła, weszła cało. Jeszcze silniejsza, mądrzejsza. I że teraz też tak będzie. Że da radę. Wiedziała, że teraz to pierwszy etap. Ale postanowiła działać z planem, małymi krokami. Małymi krokami z ogromną wiarą w sukces, którym będzie mądre, planowe przeprowadzenie remontu. A potem życie zwykłe. W zwyczajnym zamku. Jej zamku. Ale także realizacja marzeń. Wiedziała, że parę chwil po skończonym remoncie pojedzie nad pewne piękne jezioro i zanurzy w nim swoje królewskie dłonie. A może, jeśli będzie ciepło, to nawet całą siebie. Z przyjemnością, z radością, z poczuciem rozluźnienia,
z poczuciem, że żyje. Teraz. A ciąg dalszy bajki nastąpi, gdy nadejdzie ku temu czas. A teraz wystarczy wdech i wydech. Wystarczy Twój wdech i wydech. I przypomnienie sobie tych zaklęć królowej, którymi możesz dotykać całej siebie, całego zamku, miejsca obok miejsca. I tu ta historia się teraz kończy. Ale możesz pozostać chwilę ze sobą, z muzyką, z oddechem. Z tym poczuciem, jak powietrze i zdrowie napełnia cię, rozluźnia.